i siemano w następnym odcineczku. Teraz mamy przygotowanie poprzeczniaka pod aliena. No niestety, jak widzicie, pług nie chciał wchodzić, tory były złe i ogólnie tutaj wcześniej uprawa była ziemniaki, a przed ziemniakami był rzepak, czyli pod rzepak było orane, po rzepaku pod ziemniaki nie było orane, było bezorkowo, czyli drapakiem, tak jak teraz. I po ziemniakach to samo co teraz, czyli bezorkowo po drapaku, tak jak teraz to robię. I powiem wam, że jest taka skała, że masakra, zobaczcie, staje. Nie idzie uciągnąć, jest tak twardo na poprzeczniakach, jak tylko złapie ścieżkę. No ogólnie tutaj się kłania głębosz, tak? Tu się kłania ogólnie głębosz. Powinny być ścieżki zgłęboszowane, ale że nie mamy głębosza, no to robię drapakiem. Dobre tyle. No i ogólnie szkoda, że nie zrobiliśmy poprzeczniaków przed oraniem alienem, bo by to lepiej wyglądało, a tak to jest to, że jak pług nie wchodzi, to jest, to brzydko to wygląda. Zobaczymy sobie, jak to pociągnie to. No, idź. Nawet, tu jest ogólnie troszeczkę mokrzej, ale i też bardziej zbita ta ziemia jest. No, także... no i jutro, dzisiaj już nie, już jest praktycznie koniec dnia. Dzisiaj wodziliśmy obornik znowu i syzyfowe prace tak w kółko i w kółko, proszę państwa, cały czas ryjemy, orzemy, siejemy, wozimy obornik, rozwozimy obornik, kosimy żniwa i znowu w kółko to samo. No ale to jest właśnie, to jest piękne w tym wszystkim, że każdy rok jest inny. Tu jest istna ruletka, jak zakręcimy, jak wypadnie, tak będziemy mieli ogólnie w plonach i we wszystkim, tak? Zaraz staniemy. Widzę to. Poślizg prawie na 100%. Ale idzie, dojdzie, pójdzie. Pięknie to rozkruszy, będzie lepiej się pług nam wrzynał w tą skałę po tej suszy. Bo to nie tylko do tego się przyczynia to, że się zjeździ te poprzeczniaki, bo w ziemniakach poprzeczniaki są bardzo ubite i powinny być ewidentnie od razu gruberowane, czyli znaczy głęboszowane, przepraszam, głęboszowane na głęboko. Reklama dla koli. A co tam? Jedziemy, proszę państwa. Jedziemy orać. Elegancko! To działa teraz elegancko, te poziomowanie. I na dół. No, zamówiłem już 4 nowe dymy. Zrobiłem taką płytę, osłonę na maskę. Bo trzeba będzie zrobić osłonę na maskę, żeby nie leciał ten piaseczek. I pług do góry. No co jest? O! Kończą się odkładnie w pługu, 10 lat, my dużo nie ołożemy, jak mówiłem już, ale już się kończą, 2000 hektarów się zbliża, one gdzieś tyle wytrzymują. Dobra, zasypany, jedziemy.
i jesteśmy na polu. Zobaczcie, zrobiłem sobie tutaj właśnie, tak jak widzieliście, drapaczkiem. Klinik sobie zostawiłem, bo to i tak się założę. Ale tutaj trzeba było troszeczkę no, ruszyć tą ziemię, no bo ten pół kurka woda nie wchodził i kichowata taka ta robota. No tak. Eddie, no kurka woda, co jest z tym siedzeniem? Kurde. Oparcia nie ma. No pierdolicie, gdzie tu się... O, no zalepi. No tak, Eddie like. W sumie brat cały czas orał, więc wiedział, o co chodzi. O, tak, Eddie. Tak. Zepsułeś maszynę Olkowi. Jest genialny. Prawie zepsułeś. I siejemy jęczmień, proszę Państwa. Kończymy ten klinik. To jest niestety monotonne schodzi, jak przy każdym pługu. No niestety. Ale jakoś idzie. Teraz pług wchodzi jak masło. Bo Edi, orzesz ty marchewka. No i teraz jest bajka. Teraz można szybciej jechać. O, elegancko. Teraz jest bajka. Zobaczcie, poprzeczniak można bardzo szybko teraz orać. Jest bajka, proszę Państwa. Tak się orze, 7 na godzinę, poprzeczniaczek. Troszeczkę niżej. O! I w ten sposób mamy poprzeczniak, ale jeden będzie zarasiany. No widzicie, jednak lepiej drapakiem przelecieć, wtedy nie dość, że szybciej jedziecie i ładniej to wygląda ogólnie, dużo ładniej. Dobra, zrobię Olkowi relację, zaraz się włączę. No ten pług, kurde, dość, nie chcę wchodzić w tę ścieżkę za bardzo jeszcze. Zobaczcie, jak go wyciąga. O. O, teraz lepiej. Dociążyłem go jeszcze, docisnąłem. A alien pięknie równa, zobaczcie jak ładnie równa. Zagarnia. I o to chodzi w tym interesie. Trzeba zwolnić, bo to dziury. To będzie. No właśnie, jak widzicie, jak mnie się nie zrobiło drapakiem, czyli tradycyjnie, jak od razu łożemy i od razu chcemy ten, no to mamy takie, o, dwa przyjazdy mamy ekstra z podskakiwaniem jak ping-pong. Ale to nic. Trochę wolniej. I też się da zrobić. O ja pierniczę, ale coś poworał tu Eddie.
uszkodź kurde Olkowi maszynę, to będziesz miał workę. A uważaj na ten przód, holender. Ale myślałem, że te poprzeczniaki będą gorsze. Niestety, znaczy, niestety hejterów nie nakarmimy, bo ścieżki się fajnie wyoruje. Bardzo fajnie. Zorowo. Trzeba tak, zawsze wjechać do przodu. On się przerzuca na lewą stronę, na tą, muszą być dwa koła w bruździe. My sobie go tutaj, on sobie tak tam lata. Zostawiamy go tak jak jest teraz, do tyłu. Drzewo trzeba patrzeć, żeby nie przywalić. Opuścić się najlepiej musiałby. Wyłączyć. I jedziemy do przodu, proszę Państwa. I siejemy. Pokażę, jak dojechać, bo jak się odwróciliśmy, ale my byliśmy z przodu i mamy 2 metry niedosiane, taki kwadracik, tak? 2 na 2. Teraz Wam pokażę, jak dosiać. Ale jednym, żeby nie było, że nie dosiewa czy coś, po prostu musimy się cofnąć, wjechać na to siane już, niestety, ale to tylko tak tam na narożnikach jest, no inaczej się nie da. Opuszczamy aliena i siejemy. O, tylko jak mamy z przodu jakąś siatkę czy coś tam, no to kicha, nie? Ale widzicie, o, dosiane, nie ma kawałka pola niedosianego. Teraz sobie go założymy na górę, żeby nam nie fruwał. Można w czasie drogi, ale to są te dziury, więc nie chcę teges za bardzo sobie. Ja już sobie nakręcę na tym sianem. No niestety, ubiję to. Tam już nie ma miejsca, żeby zawrócić. Nie ma miejsca, żeby zawrócić, także tak robimy. Proszę Państwa, i teraz tak, wjeżdżamy na to oranę. Łuk mamy odwrócony i odorujemy to, co nie dooraliśmy przodem. Także fajnie to się wszystko zazębia. Teraz to odłożymy, cofniemy z powrotem i lecimy, i z powrotem mamy dosiane. Tak jak trzeba, żeby nie było. Czyli to jest typowa orka, tak jak orzemy, tak samo siejemy alienem. I tu nie ma nic żadnego, nic skomplikowanego. Dojeżdżamy tutaj do bruzdy, powolutku wyciągamy. No i mamy gitara odorane. No będą nierówności na rogu, jakieś tam po oponach, tym bardziej, bo siada, tak? Ale alien coś tam powinien wygłaskać. Tylko coś mnie martwi, bo strasznie płytko ten puch zaczął wchodzić. Chyba lemiesze już się skurciły. I widzicie, teraz dojechaliśmy tutaj do rogu, mamy tutaj dookoła kamienie, nie możemy pługa wcześniej opuścić. No to opuszczamy aliena. O, pyk, pięknie. I opuszczamy pług, inaczej się nie da odorać. Kurczę, coś bym chyba może zagłębił go, ale dobra, idzie dobrze. Wyłączyłem, sieje, widać ziarka, jak sieje. O, tu w sumie jednak ta ścieżka tu trzymała, no i te drzewa trzymają, tu jest sucho. O, widzicie, 8,5, spokojnie.
9 na godzinę pójdzie. Tutaj przekomuję licznik, bo jak jest 8, to on o 5 setek zaniża prędkość tutaj. Także on teraz prawie 9 na godzinę. Jak zrobimy mu 8,5, to on teraz 9 na godzinę orze. No i odorujemy najgorsze, to co każdy nie lubi, czyli od miedzy. No tutaj akurat się chyba zmieszczę. Praktycznie no może 10 cm nie odorałem, ale te kółko w Ferdinandzie no to jest słabo to. Zawsze jest problem z tym kółkiem, że wystaje, nie można odorać do końca. A tu mamy, zobaczcie, Vario. Jak bierzemy więcej, możemy coś przesunąć w tamtą stronę, jak weźmiemy mniej, to sobie przesuniemy w tą stronę. To jest. Dobra, trzeba się zatrzymać, coś wlazło w podlemierz. Bo nie chcę wejść. Nie chcę dorzucać. Nie chcę ogólnie wchodzić puk. Proszę Państwa. To Wam od razu pokażę, jak to wychodzi. Muszę rozkręcić cięgło chyba od pługa. Ziarko. Ziarko. Centymetr, ustawiliśmy centymetr. O, widzicie, są. O, praktycznie na, pod samym wierzchem. No jednak mówiłem, że coś się tutaj zagnieździło. Sznurek. Trochę pężu dlatego. O, teraz pójdzie. Przestał dorzucać. Ale trzeba i tak ten co zrobić z tym cięgłem, bo za bardzo jest skręcone. No i gitara. Jedziemy, ciejemy. No i tak to wygląda właśnie siew po alienie. Poprzeczniaczek. Jest gitara, powiem Wam. Jest pięknie to zrobione. Bardzo ładnie to wygląda. Równie tylko jak na stole. Oprócz tych właśnie wjazdów. Jak ruszał spod drzew, to dopiero tu nie mógł wbić tego. No, tu też ścieżka była właśnie. Tu druga ścieżka, pierwsza, druga. I później tu też. No tu też się ślizgał po tej ścieżce, bo tu ścieżka nie chciał wejść ten pług. Albo po prostu nie wiem. No ale jak już widzicie, kończy się tu, kończy się przy tej gałązce. I ja już jest, jak już jest pole, równiutko. Tak jest równiutko. No wiecie, jak założycie, tak macie do. I tyle. Dlatego trzeba lepiej, po prostu, znaczy tak, ogólnie. Kurde, gadam, głupoty. Ogólnie chodzi o to, że to było twardo, tak? Ja to powtarzam. Twardo po ziemniakach, bez orka po ziemniakach szła. I to jest ten cały problem tego, że pług nie chce wchodzić. Jak przeleciałem, widzieliście róg, jak robiłem, przeleciałem drapakiem, potem pług aż normalnie sam wchodził miło normalnie, no elegancko. Kamienie jakieś na wierzchu takie tu nie wbiło, bo tu twardo, ale w polu ciężko jest zobaczyć jakiegoś kamienia, powiem Wam. Wszystko ładnie wciska. A dlaczego? Bo mamy miętką ziemię i wał wciska wszystkie nam kamyczki. No chyba, że są takie malutkie między tymi. Ale wszystkie kamienie powciskał w orkę. Bardzo ładnie. O, tutaj widzicie? Tu mamy kamienia. On pewnie jakbym przejechał cirrusem, on leżałby na wierzchu, bo go grabki by na pewno ten. Grabki by go wzięły i no. No grabki by go wzięły, te tory złe, i grabki by go wzięły, kurczę, zagrabiły. Znaczy ten, wyciągnęły. O, wyciągnęły. No, dobra. Kurde, gadam głupot. Pląta mi się język w ogóle. Starzeje się. Ogólnie no posiało się bardzo ładnie. Równiutko. O. 17 hektarów mamy
jęczmieniową zimę posianę. No i bajka. Gdzie są te ziarka? Wilgoć już jest. O, tu jest. Widzicie? Jest ziarko. Pod całą powierzchnią centymetr stawiliśmy. Przesadziliśmy trochę, bo wywalało. Po prostu jak było twardziej, to nie przykrywało. Ale mimo wszystko wystarczy jakiś deszcz, wiatr, erozja. I to i tak tam przykryje nam te ziarka. Jest miętko. O. No i zobaczymy teraz, jak będzie planować tu jęczmień, jak będzie rósł. Także będziecie na bieżąco wszystko wiedzieć. Dobra, skończone. 17 hektarów zmęczone. Najgorsze, powiem wam, te poprzeczniaki. Tutaj, ale powiem wam tak, ten poprzeczniak to no chwilka i go nie było, nie? Ale ten klin, właśnie ten klin cały tutaj, no nawracanie, no to wiadomo, bo przy orce tak to jest, że no nie pospieszysz. Uwrocia są niemiłosierne, tak samo tamte wszystkie poprzeczniaki tam z tyłu, takie króciutki. Tutaj trzeba było też klin zrobić. No zeszło kurka wodna z 4 godziny. W sumie z ponad 2 hektary zrobiłem jeszcze z tych poprzeczniaków. No ale no niestety. Tak to jest, taki jest urok pług. Bezorkowo to by było szybciej, no ale zobaczymy jaki efekt będzie. Zobaczcie, nie mamy chwastów. Czyściutka ziemia. Warunki, mam nadzieję, że będą idealne do tego, do wschodów. Znaczy one już kiełkują w sumie tutaj nie, no tam byłem, to pokazywałem chyba wam. Kiełkuje, jęczmień już kiełkuje. Siemano. No i jesteśmy, można powiedzieć, na kosmicznym polu, proszę państwa. System Alien, siew inny niż wszystkie. Bardziej ekonomiczny może i nawet. I teraz tak. Tak to wygląda. Przypatrzcie się uważnie. I teraz tak, weźmiemy jakieś ziarko sobie tutaj. O. Zobaczcie na to. Ja sobie tak ręką wezmę, wykopię. I zobaczcie. System korzeniowy w grudkę się ładnie wbił. Zobaczcie korzeń jęczmienia. Już jest praktycznie na dłoni, czyli jakieś 9 cm mamy system korzeniowy. Wyobrażacie sobie? Termin siewu to był 22 września, a mamy 30, no ostatni, nie, no dzisiaj mam 1 października, tak? Czekaj momencik, bo już się gubię w tych dniach. Kiedy my to siali? Dziś mamy... Jezus, 2 października, sobota, no ta dzisiaj impreza, a Edi w polu dalej, no niestety. I co mamy? Robaczki, tu jest robaczek, zobaczcie, ta pchełka, już jest robaczek, proszę państwa. Dobra, zakopiemy, robaczek jest, czyli wektory już, jeszcze trochę i będą zaraz tu atakować nam mszyce i te inne, już skaczą. Pchełki i takie inne. O, widzicie takie zielone, coś cholerstwo poleciało właśnie. Zaraz zobaczymy robaczka jeszcze. O, jest. Odleciał. O, tu był na tym. Gdzie tu jeszcze mamy? Jest tu za liściem. Proszę bardzo. Tu jest. Od wewnątrz. No. Także robactwo już nalatuje. Ale teraz tak. System Alien, proszę państwa. Chcieliście zobaczyć efekty, więc proszę bardzo. Mnie się to podoba. Nie wiem jak wam. Ogólnie tak. To było ogólnie przez... Kurczę, przez cały tydzień sialiśmy po kawałku tam. Tam 2 hektary, później tutaj gdzieś dotąd. Jednego dnia, bo co chwilę mieli inną robotę. Później posialiśmy do połowy dalej. I na samym końcu tamta górka. I jeszcze później, chyba z 3 dni później, poprzeczniak zrobiłem już sam, bo już to był akurat weekend. Jakoś w sobotę? Całą sobotę orałem. Tak, to był weekend i ogólnie w sobotę orałem właśnie tu, czyli poprzeczniak. Poprzeczniak i poprzeczniak tak wygląda. No tutaj akurat brat tu miał problem właśnie z wbiciem się w pługa i praktycznie do samego końca. Zawsze był problem, że on, widzicie, on dopiero tutaj wjeżdżał, a ścieżkę mamy
ścieżkę mamy gdzieś tu, tu ścieżka jest, tu była ścieżka gdzieś, o, gdzieś w tym miejscu była ścieżka. Jak pług zanim się worał, zaczął równo orać, no to mijało tego trochę, no i niestety już nie chciałem bardziej podorywać, bo to później ziarno nasiewać, to po co to? Ale ogólnie zrobiłem tak, że przeleciałem drapakiem, tam później ten klin, to widzieliście pewnie w filmie, albo wam puszczę, może w tym odcinku razem z siewem jeden zrobię. I na samej górce zrobiliśmy drapakiem i powiem, że całkowicie inna już jest po prostu robota, no dużo lepsza. Zobaczcie, jaka zwierzyna szła, dzik. Zobaczcie, jak kopyta znowu się zagłębiały. Można teraz poznać dzika po kopytach, jaki tu był. Ojej, o i las. Aha, aha. Gdzie są dziki? Dziki wyłazić. Wyłazić dziki. Zobaczcie. Już Francesa, już były po żołędzie. Tu żołędzie spadają. O, żołędzie sobie tutaj chodzą. I one sobie już tutaj rypią jęczmień. Dobra. Nieważne. Zobacz, tu były pierwsze dwa przyjazdy, tu były pierwsze siane. Gdzieś tak chyba dotąd. Tak, gdzieś tutaj brat dotąd zaorał. Tam pojechaliśmy o czwartej zaczęliśmy coś takiego. I gdzieś tak dotąd właśnie zaorał to. I gitara. A później już po kolei poszło. Jak trzeba. I zobaczmy, co tu się dzieje z tym jęczmieniem. Czy coś, patrzcie, już. Już gryzą. Tak, jest. Jest tutaj od środka liścia. Coś jest, jakiś robal. O, tutaj już w ogóle zeżarło. Dziurę na wylot wygryzło. No także lustrujcie jęczmiona, zboża, bo robactwo nie śpi. No i ząb. Niedosiane. Jak tak może być? No nie, no. Brato, zapomniało się wyłączyć, wiadomo, tego guzika co magicznego, co już mówiłem. I teraz tak, jesteśmy na rzepaczku. Po alienie. Siany 28 sierpień. No i tak to wygląda. Strasznie go cięły robale. Zobaczcie. Durszlak. Durszlak, proszę Państwa. Teraz co? Sprawdzimy może system korzeniowy tego jednego z nich. Zobaczcie. Wkładam rękę. Pyk. Do góry. Zobaczcie na to. Powtórka z tamtego roku. Miesiąc czasu od siewu. Dobry, miesiąc i parę dni. Mamy wytworzone 3, 4 liść, 5 liść, 5 liści. I tu jest obsada oczywiście za gęsta. Ale zobaczcie, jak ja wkładam rękę. Widzicie? Te? Zróbcie tak u siebie. I zobaczcie na to. Kolega. Dziownica. Następny korzonek. Proszę bardzo. Dokumentujemy. Jeszcze dostaniemy Pulitzera za ten system. Albo odwrotnie. Zobaczcie. Wośniki. To co jest bardzo ważne. Korzeń. System palowy idzie. Już jest bardzo ładny. Jak na miesiąc. Na późny siew. Na tą gęstwinę to i tak jest bardzo ładnie. No, to ten taki ładniejszy korzonek wyrwałem, bo to taki słabszy był. Ten jest ładniejszy. Zobaczcie, jak żrą te robale. Nic nie było pryskane jeszcze na tym polu. Nie miałem czasu, ani chęci, ani mówię. Poza tym był za mały, jeden wychodził. Jeden był malutki, drugi był większy. I nie wiadomo, co to było robić z tym. No ale dobra. I tu już mamy po systemie Alien, ale to jest ten rzadszy. 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 No, dużo rzadszy. Dwa dni później szef był. A tam był trzy dni później pod tym cyrusem. O, tu jest taki fajny jeden. Zobaczymy. O! Podważymy. Jak to wygląda. Zobaczcie, jak te włośniki idą. Jak tam masz, jak ta system korzeniowy chce garnąć te składniki, to wszystko. Ile mamy liści? Raz.
3, 4, 5, 5, 5 i 6 wychodzi, proszę Państwa, i system korzeniowy. I to był 31, ten był 30, przepraszam bardzo, 30, 28, 30 i 31. Także tak wygląda system po alienie. Mi się wydaje, że lepiej to wygląda. Tu widzę, że go chyba ten zbyt duża dawka chlomazonu, bo są przebarwienia. Jakoś tak wyszło. Ale to nic. Dobra. Tyle z dzisiaj. Dzisiaj oprysk na jednoliścienne chwasty. Niestety nie byłem tutaj dawno. Jedynie co było, troszeczkę było to tych chwast, znaczy samosiewów było trochę na poprzeczniaku. Tutaj w sumie mogłem sobie darować, ale wrzuciłem od razu robaka i na zooma poszła, żeby tego tutaj po prostu rypnąć. No i co tam jeszcze poszło? Nic więcej. Nic więcej. Za tydzień przyjedziemy i walniemy chlorek mepikwatu, skracanie, przydusimy go do ziemi. Damy mu jeszcze, dokoksimy go, jakieś odżywki, coś tam, jakiś azot, bo azot jest bardzo drogi, więc na razie.